Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Jarosław Pietrzak i w imieniu organizatorów tej konferencji witam serdecznie. Wybiła ta godzina, w której jesteśmy już gotowi, aby zaprosić do wspólnego słuchania, wspólnego dyskutowania i debatowania. Spotkaliśmy się na konferencji, której hasło przewodnie, tytuł brzmi: czy szkoła może być lepsza? Najpierw myśleliśmy sobie, że właściwie odpowiedź jest jednoznaczna, ale mam nadzieję, że ta konferencja sprowokuje nas do poszukiwania różnych odpowiedzi. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap trzeci. Projekt realizowany jest już od 6 lat przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Erę Ewaluacji i Uniwersytet Jagielloński. Gościnne mury Uniwersytetu goszczą nas dzisiaj, stąd o uroczyste otwarcie konferencji poproszę dyrektora Instytutu Spraw Publicznych, pana profesora Aleksandra Noworula. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że możemy znowu gościć w naszych murach kolejną pasjonującą konferencję dotyczącą systemu szkolnictwa w ogóle w Polsce, zarządzania edukacją, a problem jakości szkolnictwa jest dla całego środowiska naukowego oczywiście absolutnie fundamentalny. Także witam Państwa serdecznie w imieniu rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz oczywiście swoim, bo zespół, który pracował właściwie, bo temat się powoli kończy, nad tym wielkim projektem kierowany przez profesora Mazurkiewicza, no jest właśnie afiliowany przy naszym instytucie. Życzę owocnych obrad, nie będę zabierał czasu, wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że efekty będą dla nas wszystkich niezwykle ważne. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Poproszę doktora Grzegorza Mazurkiewicza. Ja chyba 3 zdania. Znaczy, jedno to takie zdanie, że cały ten projekt i też to spotkanie ma na celu uświadomienie sobie, że nie ma żadnych onych. Tak? Że to nie oni odpowiadają za nasze życie, to nie oni odpowiadają za jakość szkół, to nie oni odpowiadają za to, co się wydarzy. Tak? Jesteśmy tylko my. Także to pytanie, czy szkoła może być dobra, jeszcze lepsza, doskonała, świetna i tak dalej, to nie jest pytanie retoryczne o jakieś uwarunkowania, na które nie mamy wpływu, tylko to jest pytanie o nas. To jest pytanie o to, czy my jesteśmy w stanie zbudować lepszą szkołę. A co za tym idzie, tu jest to drugie pytanie, czy szkoła może zmieniać świat, tak? I czy my jesteśmy w stanie zbudować świat jeszcze lepszy niż ten, który jest dzisiaj. No i ostatnia myśl. Znaczy ja wierzę w to, że my stajemy się lepsi i budujemy rzeczywistość dzięki współpracy, dzięki temu, że się słuchamy, rozmawiamy, czasami zgadzamy, czasami nie zgadzamy, a to, że znajdujemy innych, którzy nas inspirują. Jak najwięcej takich inspiracji życzę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze kilka zdań takich, które mają nas wprowadzić w naturę i charakter tej konferencji. Zastanawialiśmy się po wielu latach doświadczeń, każdy z Państwa brał udział na pewno w niezliczonych konferencjach, co zaproponować, co nie będzie podobne do tego, co do tej pory robiliśmy. Szczególnie, że po różnych naszych konferencjach słyszeliśmy podziękowania i informacje, że było bardzo ciekawie, ale też takie informacje, że równie ciekawe, a niektórzy nawet uważają, że jeszcze ciekawsze rzeczy dzieją się wtedy, kiedy ludzie ze sobą po zajęciach dyskutują i rozmawiają, czyli to, co się dzieje w kuluarach. Wobec tego tak zorganizowaliśmy tę konferencję, aby było, mam nadzieję, dynamicznie, ciekawie, różnorodnie, co mają nam zapewnić nasi szanowni prelegenci, a jednocześnie po każdej sekwencji 75-minutowej będzie nieco dłuższa niż zwykle przerwa, której celem nie jest tylko kawa i herbata, ale ważniejszym celem jest spotkanie się zarówno z tymi osobami, które już znacie, jak i z tymi osobami, których jeszcze nie znacie i podyskutowanie, no właśnie, choćby o tych pytaniach, o których mówił Grzegorz, o tych wypowiedziach, o tych rzeczach, o których będą mówili prelegenci. Więc mam nadzieję, że taką przestrzeń stworzyliśmy, natomiast jak ją wykorzystacie, jak ją zagospodarujecie, to dajemy już w wasze ręce, to wy będziecie o tym
decydować. Wobec tego już za chwilę pierwsza tura wystąpień. Po czterech wystąpieniach, które potrwają około godziny, bo 15 minut to jest absolutny czas maksymalny wyznaczony dla mówcy, mamy czas na kilka pytań, które zatytułowaliśmy SEO Quiz z jakąś małą niespodzianką. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przerwa 45-minutowa. Ja będę przypominał o tym, że dla nas jest przygotowany tutaj serwis na parterze i na poziomie minus jeden, który już znacie. Potem druga tura kolejnych czterech wystąpień. Znowu piękna i myślę ciekawa dyskusja. To tyle, jeśli chodzi o tytułem wstępu. Ja przepraszam bardzo, bo chciałem jeszcze jedną osobę przywitać. Powinienem to zrobić przed chwilą, ale zrobię to teraz. Jest z nami, jak zwykle od początku w projekcie na wszystkich konferencjach i z nami pani minister Joanna Berdzik. Serdecznie witam. Ale co więcej, na pewno państwo znacie program i mówiłem o 13 wystąpieniach, 14 prelegentach. Pani minister jest jedną z nich, więc już dzisiaj będziemy mieli okazję z tego wystąpienia wysłuchać. Moja koleżanka Jasia ma ze sobą, jak to nazwać? Timer, który w 14 minucie nie tyle nam, słuchaczom, co prelegentom da taki symboliczny sygnał, że trzeba już to przemówienie podsumowywać, więc mam nadzieję, że to będzie wzmacniające i pomagające, informujące o tym, co się dzieje.